Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa. Elżbieta Kobelak, witam serdecznie. A moim i Państwa gościem jest dziś Karol Brzozowski, rzecznik prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Karolu, na początek duże podziękowania, bo o tym, że będzie Pan naszym gościem, dowiedział się Pan kilkadziesiąt minut temu, także bardzo dziękujemy. Natomiast nie możemy pominąć e, tematów tych dramatycznych, które dzieją się na południu Polski i jednocześnie nie pytać, czy i w jaki sposób będzie to e, miało e, też swój oddźwięk w Gorzowie i okolicach i właśnie od tego zacznijmy. Dramat w południowo-zachodniej Polsce. Woda zalewa kolejne miejscowości. Czy w jakiś sposób te podwyższone stany rzek, te bardzo intensywne długie opady odczują mieszkańcy Gorzowa, ale także okolicznych miejscowości jak choćby Santoka deszczna? Hmm, oczywiście, dzień dobry Państwu, monitorujemy cały czas stany rzek. Nie tylko teraz w okresie zagrożenia, ale, ale codziennie ten, te stany są monitorowane i faktycznie dzień w dzień tej wody troszeczkę o 2-3 centymetry przybywa. Na Warcie. Na Warcie, na Odrze. Cały czas właśnie zaglądamy w kierunku rzeki Odry, no bo tam się najwięcej dzieje. Mamy, mamy kostrzyn, więc, więc sytuacja, sytuacja nas też troszeczkę interesuje. Jesteśmy zainteresowani tym, co się, co się tam dzieje. Cały czas jesteśmy z włodarzami gmin, miast w pełnym kontakcie i i cały czas działamy, żeby, żeby być w pełnej gotowości. Dzisiaj rano sprawdzałam sytuację na Warcie, to na całej długości Warty mamy strefę stanów niskich, a zaprzyjaźniona z naszą redakcją kapitan zawsze nam mówiła, że jeżeli chcecie wiedzieć, jaka woda będzie w Gorzowie, to patrzcie, czy mocno leje w Częstochowie. No, na szczęście Częstochowa trochę tam się chroni przed tymi najgorszymi opadami, więc też ta fala, która z pewnością przyjdzie do Gorzowa, no, nie powinna być wysoka. Dokładnie, dokładnie, jeżeli chodzi o warte, to mamy około dwóch metrów do stanu ostrzegawczych, więc jeszcze, jeszcze troszeczkę brakuje i faktycznie tak jak pani mówi, patrzmy na, na tą częstochowę, co tam się dzieje, tam póki co jest spokój, więc jeżeli ta fala dogorzowa przyjdzie, to to będzie fala niewielka gorzej może być na Odrze i tutaj no musimy brać to pod uwagę. Tak, gorzej może być na Odrze bierze, i bierzemy tą e, sytuację pod uwagę, z tym, że póki co tam też e, do stanów e, alarmowych czy ostrzegawczych jeszcze dużo, sporo brakuje. My mówimy tutaj oczywiście, o, e, biorąc pod uwagę coś to, co się dzieje na południu e, kraju, no już o takich sytuacjach jakby bardziej ekstremalnych, o e, tutaj bardzo wysokich stanach wód, ale może się przecież tak zdarzyć, biorąc pod uwagę też aurę, którą mamy za oknem. Cały czas Albo siąpi, że będą jakieś przesiąki, podsiąki, prawda, w okolicach gdzieś Gorzowa, na tych terenach zalewowych. Oczywiście, że tak. Oczywiście, przy, gdy przyjdzie fala, to oczywiście te tereny zalewowe, które są przygotowane pod tym względem, że, żeby one przyjęły tą wodę, to rzeczywiście faktycznie mogą być jakieś tereny, te małe, te zalewowe, które z roku na rok zresztą są podtapiane, mogą wystąpić tam woda. U nas jeszcze spokojnie, w takim razie, miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Natomiast górzowscy strażacy pomagają tam, gdzie sytuacja jest najgorsza. Już chyba dwie dwie takie grupy wyjechały z Gorzowa. Tak, już dwie grupy. Ogólnie nie tylko Gorzów, ale całe województwo lubuskie pomaga w sytuacji na, na dolnym Śląsku. Z środy na czwartek w nocy wyjechało z Gorzowa samochód kwatermistrzowski wraz z czterema pompami po to, żeby pomóc mieszkańcom Nowej Rudy i tam ta ekipa, że tak powiem działa. W sobotę w późnych godzinach wieczornych wyjechała kolejna. Wyjechali trzej kolejni strażacy z grupy tak zwanej z grupy tak zwanej ewakuacyjnej, tak, to jest kompania specjalna Gorzów ewakuacyjna, wyjechali samochodem operacyjnym wraz z łodzią, żeby, i tutaj już pojechali do Prudnika, żeby pomóc w ewakuacjach osób lub mienia z miejsc zalewowych. Ta sytuacja tam się, trudna sytuacja, czasem dramatyczna sytuacja, będzie się tam z pewnością utrzymywać, więc rozumiem, że... Yy... Ta obecność strażaków jeszcze się tam przedłuża. Ja mówię też o takich sytuacjach, jak choćby to, że później jak ta woda zejdzie. Miejmy nadzieję, jak najszybciej, no to tam pozostawia po sobie zgliszcza. Tam trzeba sprzątać, tam jest pełno błota, mu. Oczywiście, oczywiście. Tak no jak powiedziałem, pierwsza, e, pierwsza część strażaków wyjechała z środy na czwartek. Wczoraj nastąpiła e, już podmiana ratowników. E, jeżeli, trzeba będzie pod, e, jeżeli będzie potrzeba, to podmienimy kolejnych ratowników, i jak, jak tylko trzeba będzie, to tam zostaniemy. Mm -hmm. Każdy pomaga jak może, i e, tutaj mówię teraz o naszych ochotnikach bo wokół Gorzowa oczywiście tych ochotniczych straży pożarnych działa sporo i ochotnicy z Kłodawy. Organizują od dziś do 19 zbiórkę dla powodzian i można przynosić na przykład żywność z długim terminem ważności, wodę, latarki, baterie, powerbanki. Wszystko to właśnie można przynosić do remizy ochotników w godzinach od 16 do 21. To też jest takie budujące, że strażacy zawsze, że tak powiem, na posterunku, czy to państwowi, czy ochotnicy. Oczywiście brać strażacka zawsze działa, nieważne, czy to e, jesteśmy na zachodzie Polski, na wschodzie, na północy czy południu. E, cały czas się jednoczymy e, i tutaj, jak widzimy, e, druchowie z OSP Kłodawa też e, wzięli się do roboty, zorganizowali akcje i oby takie akcje było jak najwięcej. Jesteście z pewnością w stałym kontakcie ze służbami miejskimi i wojewódzkimi. Ja nie wiem, czy są może jakieś kontrole wałów teraz powodziowych prowadzone? E, tak, jesteśmy cały czas z zarządzaniem kryzysowym. Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim cały czas w pełnym kontakcie. Myślę, że jak ta woda zacznie się wzbierać w większym stopniu, to nastąpi kontrolowanie wałów. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o taki sprzęt, czy wyposażenie magazynów takich kryzysowych, czy one są przez cały czas w pełnym wyposażeniu? Na przykład, gdyby, bierzemy tutaj absolutnie hipotetyczną sytuację, gdyby jutro mocno podniosła się woda w Warcie w korycie warty. Czy my mamy od razu przygotowane tu piaski, worki? No, czy, czy to trochę trwa, żeby zorganizować? Nie, to nie, to, to nie trwa. Rzeczywiście jesteśmy cały czas przygotowani. Są te worki, jest ten piasek, więc w razie sytuacji, tak jak pani mówi, alarmowej, że nie wiem, spadło nagle strasznie dużo wody, od razu jesteśmy gotowi do działania. Panie Karolu, co by pan teraz radził wszystkim tym mieszkańcom, którzy mieszkają albo w okolicach terenów zalewowych, albo gdzieś w okolicach rzeki Kłodawki, albo Warty? No i trochę się obawiają, patrząc na te dramatyczne obrazki z południa kraju. Oczywiście przede wszystkim, żeby zachować spokój, tak? Żeby zachować spokój, nie panikować. Ta woda naprawdę u nas jest jeszcze na niskim poziomie, więc do, do, do stopni alarmowych, ostrzegawczych jeszcze troszeczkę brakuje. Śledzić przede wszystkim wszystkie miejskie bądź wojewódzkie komunikatory, które informują o tym, co się dzieje. Słuchać radia Gorzów, bo jak słyszycie Państwo, zawsze mamy gości, którzy informują na bieżąco o tym, co się dzieje, ale miejmy oczywiście nadzieję, że tutaj żadnych bardziej krytycznych informacji nie będziemy musieli przekazać. Karol Brzozowski, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Straży Pożarnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.